Dzień dobry lub też dobry wieczór państwu, w zależności od tego, kiedy się widzimy. W okresie II wojny światowej Rosjanie nie mieli większych sukcesów w budowie łodzi latających. Pewne zmiany sytuacji rosyjskiego przemysłu lotniczego zaczęły zachodzić w okresie powojennym. W latach 60. rozpoczęły się prace nad stworzeniem nowej konstrukcji, znanej jako Berjew B-12. Zamówienie na nową amfibię latającą złożono w 1900. W 58 roku. W konstrukcji samolotu w porównaniu z BE-6 największą nowością było zastosowanie silników turbośmigłowych obecnie wykorzystywanych do napędzania wszystkich samolotów używanych przez Rosjan do zwalczania okrętów podwodnych. Zastosowanie podobnych jednostek napędowych ma pewne podstawy. Po pierwsze, są one bardziej ekonomiczne od silników odrzutowych, a przy tym lżejsze i mocniejsze od silników tłokowych. Pierwszy lot na prototypie łodzi latającej, a w zasadzie amfibii BE-12, wykonano 18 października 1960 roku. Za sterami samolotu zasiadł wówczas Piotr Bobro. Samolot, który pilotował, znacząco różnił się od maszyny, która była później produkowana seryjnie. Prototyp nie posiadał chociażby radiolokatora umieszczonego w nosie samolotu, a także miał gorsze silniki WK2 zastąpione później silnikami AI-20. Pierwsza publiczna prezentacja samolotu BE-12 miała miejsce podczas pokazów w Moskwie w 1961 roku. Samolot przeleciał wówczas nad miastem, a obserwatorzy stwierdzili, że jest to po prostu łódź latająca, a nie samolot amfibia. Natomiast pierwsza prezentacja samolotu, podczas której widzowie mogli w pełni zapoznać się z maszyną, miała miejsce w 1967 roku na lotnisku Domodjedowo. Wkrótce potem informacje na temat samolotu zaczęły docierać do Amerykanów, którzy nadali mu w kodzie na to oznaczenie mail. BE12 był uważany za samolot, który będzie znacznie efektywniejszy od tradycyjnej łodzi latającej. Poszukiwanie okrętów podwodnych jest generalnie procesem bardzo długotrwałym, dlatego też Rosjanie zamierzali podejmować działania w celu ograniczenia kosztów takiego procesu. Samoloty startujące z lądu były znacznie droższe w utrzymaniu niż maszyna, która może usiąść na wodzie i poczekać na pojawienie się nieprzyjacielskich okrętów podwodnych w rejonie, gdzie prowadzi działania. Kolejną zaletą takiego rozwiązania był brak konieczności korzystania ze stałych lotnisk, które były traktowane przez nieprzyjaciela jako priorytetowy cel. W praktyce okazało się, że budowa samolotu w układzie amfibii jest dosyć problematyczną kwestią. Wyszło na jaw, że wodno-samolot nie może być długo eksploatowany na wodzie, a samolot amfibia też musi od czasu do czasu być z tej wody ściągnięty. Samoloty BE-12. Po rozpadzie Związku Radzieckiego bardzo rzadko lądowały na wodzie, znacznie częściej operowały z lotnisk stałych. W miarę eksploatacji pojawiła się także kolejna trudność. Najbardziej uciążliwym problemem dla załóg latających na BE-12 była bardzo słaba izolacja dźwiękowa kabiny. Ponadto BE-12 okazał się po prostu hermetyczną puszką, w której jest bardzo głośno, za sprawą umieszczonych w pobliżu przedziału załogowego śmigieł napędzanych przez wielkie silniki. Pomimo tego Rosjanie w czasach radzieckich złożyli całkiem spore zamówienie na samoloty tego typu. Ponadto podejmowali liczne i co szczególnie zaskakujące, nawet udane próby eksportu samolotów BE-12, które, jak już wspomnieliśmy, nie były najbardziej udanym tworem radzieckiego przemysłu lotniczego. No dobra, nie oszukujmy się, były nieudane, ale pozostają w służbie do dnia dzisiejszego. Pomimo iż samolot Amfibia był kompletnie nieudaną konstrukcją, to w latach 1963-1972 zakłady w Taganrogu zbudowały co najmniej 132 samoloty, z których wiele nadal pozostaje w eksploatacji. Aktualnie w rosyjskim lotnictwie morskim wykorzystywanych jest co najmniej 9 samolotów tego typu, które trafiły do floty czarnomorskiej. Samoloty BE-12 latają także po drugiej stronie frontu. W lotnictwie ukraińskim, które posiada dwa samoloty, wykorzystywane m.in. w 10. Brygadzie Lotnictwa Morskiego. Kolejne trzy samoloty, pochodzące z zasobów radzieckich, zostały przejęte po rozpadku Związku Radzieckiego przez Azerów, którzy używali ich do 2000 roku, a w 2018 roku zezłomowali. Nie jestem natomiast w stanie jednoznacznie powiedzieć, ile maszyn BE-12. Jest wykorzystywanych przez lotnictwo syryjskie, jak również czy jakieś maszyny tego typu były wykorzystywane w ostatnich latach w Wietnamie, ponieważ wietnamczycy mieli co najmniej cztery maszyny tego typu w 1981 roku. Natomiast nie udało mi się dotrzeć do żadnych potwierdzonych informacji na temat eksploatacji floty tych maszyn podczas wojny wietnamskiej. Warto natomiast wspomnieć o tym. Że w okresie zimnej wojny, gdy Związek Radziecki podejmował starania w celu prowadzenia operacji nad Morzem Śródziemnym, władze radzieckie zdecydowały się na podjęcie bardzo skomplikowanej akcji. Kilka maszyn BE-12, nazywanych w Związku Radzieckim czajka, czyli mewa, zostały dostarczone do Egiptu. Gdzie otrzymały oznakowanie egipskie, ale nadal wykonywały lot z radzieckimi załogami, które zbierały informacje na temat działań prowadzonych przez floty państw natowskich na obszarze Morza Śródziemnego. Samoloty BE-12 miały jednak także pewne zalety, chociaż na pewno nie należały do nich warunki pracy załogi. Otóż samoloty BE-12 ustanowiły 42 oficjalne rekordy, obejmujące m.in. pułap lotu, prędkość lotu oraz maksymalny ładunek użyteczny. Powstało kilka odmian samolotów BE-12, które oficjalnie były znane pod nazwą M-12. Podstawowa odmiana była samolotem rozpoznawczym, przystosowanym do zwalczania okrętów podwodnych, zbudowano dwa prototypy i około 130 samolotów w ramach produkcji seryjnej. Na marginesie, ilość samolotów wyprodukowanych różni się w zależności od źródła. Spotkałem się z informacją o tym, że w sumie powstało 142 BE12, innym razem było to 143, a w jednej publikacji natrafiłem nawet na 150 samolotów BE12. Po upadku Związku Radzieckiego planowano chociażby stworzenie wersji rozpoznania ekologicznego BE12 ECO. Jednakże nie rozpoczęto produkcji. Następnie trzeba wspomnieć o zaprojektowanej w 1991 roku odmianie noszącej oznaczenie BE12I, która nie wyszła poza stadium projektowe. W miarę upływu czasu radzieckie lotnictwo morskie zaczęło poszukiwać możliwości do zwiększenia zastosowania bojowego swoich samolotów amfibii, co doprowadziło do powstania wersji noszącej oznaczenie. BE-12LL, która była przystosowana do przenoszenia rakiet antyokrętowych 3M80 Moskit. Samolot w tej wersji otrzymał stację radarową, umożliwiającą naprowadzanie pocisków na cel. Rosjanie przed upadkiem Związku Radzieckiego zdołali przeprowadzić konwersję jednego samolotu do tej wersji. Następnie trzeba wspomnieć o odmianie BE-12N. Do powstania tej konkretnej wersji wykorzystano nowy system celowniczy Narcis, który pozwolił na opracowanie samolotu BE-12N przystosowanego do zwalczania i poszukiwania nieprzyjacielskich okrętów podwodnych. Produkcja tej odmiany przebiegała jednak bardzo powoli, ale jeszcze w czasach radzieckich powstało co najmniej 27 samolotów, które poddano konwersji do tej odmiany. Na podstawie samolotu w wersji BE-12N zbudowano odmianę BE-12NH, przeznaczoną do transportu pasażerów. Istnieje także sugestia, że samolot miał być maszyną rolniczą, przeznaczoną chociażby do nawadniania pól, tudzież do wykonywania oprysków, ale ostatecznie maszyna została sprowadzona do roli samolotu transportowo-patrolowego. Samolot miał usunięte całe wyposażenie wojskowe, a w kadłubie pojawiły się także dodatkowe okna. Załoga maszyny składała się z dwóch pilotów. W sumie zakłady Beriewa przeprowadziły konwersję dwóch samolotów do tej wersji, która podobnie jak inne odmiany cywilne, nie wzbudziły większego zainteresowania ze strony odbiorców niewojskowych. Natomiast zakłady podjęły także starania o produkcję wersji ratowniczej noszącej oznaczenie fabryczne BE14. Maszyna jest znana także jako BE12PS. Z samolotu usunięto komorę bombową, założono wewnątrz kadłuba podłogę oraz dołożono odpowiednie wyposażenie poszukiwawcze, ratownicze i medyczne. W skład dodatkowego wyposażenia wprowadzonego w wersji poszukiwawczo-ratowniczej weszły m.in. nadmuchiwany ponton z silnikiem, wyciągarka, a także wyposażenie medyczne pozwalające na udzielenie pierwszej pomocy podjętym na pokład rozbitkom. Z zewnątrz maszyna różni się nieco od wersji przeznaczonej do zwalczania okrętów podwodnych. Samolot w wersji cywilnej nie posiada chociażby magnetometru umieszczonego w ogonie, jak również posiada duże drzwi na lewej burcie kadłuba. Zwiększono także liczebność załogi, do której należy technik pokładowy oraz sanitariusz odpowiedzialny za udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym podjętym na pokład. Oprócz tego pracownicy Biura Konstrukcyjnego Beriewa podejmowali także starania, o stworzenie wersji noszącej oznaczenie fabryczne BE16 przeznaczonej do trałowania. Maszyna była nazywana potocznie BE12T. W dalszej kolejności pracowano także nad odmianą cywilną, której biuro konstrukcyjne nadało oznaczenie BE18. Samolot ten miał być wykorzystywany jako maszyna pasażerska, ale także miał służyć do prowadzenia badań nad rejonami arktycznymi i poszukiwania ławic ryb. Maszyna w przeciwieństwie do samolotów wojskowych otrzymała jeszcze dodatkowy silnik RD-36-35, który umieszczono w tylnej części kadłuba. Po rozpadzie Związku Radzieckiego zapotrzebowanie na morskie samoloty patrolowe Zwłaszcza dość drogie i problematyczne w codziennej eksploatacji, w formie samolotu amfibii, zaczęło spadać. By jakoś uratować swoje miejsca pracy, pracownicy Biura Konstrukcyjnego imienia Beriewa rozpoczęli poszukiwania możliwości przebudowy samolotów do wersji cywilnych. O niektórych z nich już dzisiaj wspomniałem. Najbardziej znaną odmianą poddaną takim przeróbkom był samolot B-12P. Do stworzenia tej odmiany wykorzystano maszynę seryjną z numerem fabrycznym 9601404, której nadano numer boczny 40. Prace nad BE12P były finansowane przez administrację lokalną z rejonu Irkuckiego. Zainteresowanie maszynami wykazała także Federalna Służba Leśna Rosji. Przeróbkom poddano stosunkowo niewiele maszyn. Pierwsza z nich z numerem seryjnym 260. 2505 była publicznie prezentowana latem 1993 roku w Żukowskim pod Moskwą. Maszyna zabiera na pokład podczas rozbiegu około 6000 litrów wody. Pierwsze działania z wykorzystaniem samolotów BE-12P, przeznaczonych do gaszenia pożarów, przeprowadzono latem 1993 roku podczas pożarów lasu nad jeziorem Bajkał w Rosji. Kolejną odmianą był BE-12P-200, który potraktowano jako demonstratora technologii przed wprowadzeniem do produkcji samolotów BE-200. Następnie warto wspomnieć o 14 samolotach BE-12PS, przeznaczonych do prowadzenia operacji ratowniczych, z których 10 zostało zbudowanych od podstaw. Następnie niewątpliwie ciekawą odmianą BE-12 był BE-12SK. Jeden samolot w tej wersji zbudowano w 1961 roku w celu przeprowadzenia testów z wykorzystaniem atomowych ładunków głębinowych SK1. Ostatnimi odmianami były BE-14, o którym już mam wrażenie wspominałem, oraz M12, czyli wybebeszony wojskowy BE-12 przeznaczony do bicia rekordów. Po przeprowadzeniu z powodzeniem testów i pobiciu rekordów. Samolot został przywrócony do pierwotnego stanu. Generalnie załoga samolotu BE-12 składa się z czterech ludzi: dwóch pilotów siedzących obok siebie w kabinie samolotu. Nawigator ma stanowisko w oszklonym nosie maszyny w centralnej części kadłuba, przygotowano natomiast stanowisko pracy radiotelegrafisty. Podstawowym wyposażeniem samolotu pozostaje system poszukiwawczo-celowniczy Baku z aparaturą pozwalającą na rozstawianie boi radioakustycznych i pokładowym urządzeniem odbiorczym Baku S. Oprócz tego warto wspomnieć jeszcze o radarze inicjatywa 2B umieszczonym w nosie samolotu. Maszyna posiada także magnetometr. APM-60 Orsza, którego antena znajduje się z tyłu kadłuba i wystaje poza usterzenie. Samolot może przenosić torpedy i bomby głębinowe różnych typów, boje radiohydroakustyczne, bomby sygnałowe i bomby orientacyjne. W sumie może zabrać około 3000 kg środków bojowych, ale zazwyczaj stosowanych jest około 1500 kg. W wariancie ratowniczym na pokład można wstawić kuter ratowniczy KAS-90. Samolot jest naprawdę wielki. 30,11 metra długości, 29,842 metra rozpiętości, wysokość 9,1 metra. Powierzchnia nośna 99 m2, masa własna 24500 kg, masa startowa 36 000 kg. Prędkość maksymalna 580 km na godzinę, pułap maksymalny 12 100 m. Tutaj jednak drobne zastrzeżenie. W praktyce samolot ze względu na brak wyposażenia dla załogi może wchodzić tylko na 8000 m zasięg 3300 km. Ostatnia sprawa. Samoloty te, wykorzystywane przez Rosjan, były użyte w 2022 roku, gdy patrolowały nad obszarami Morza Czarnego i kontrolowanym przez Rosjan Krymem. Po pewnym czasie od rozpoczęcia się wojny na Ukrainie, co najmniej jedną maszynę tego typu do stanu lotnego przywrócili także i Ukraińcy. Generalnie BE-12, mimo upływu lat, dalej pozostaje w służbie. Jeden z poważniejszych wypadków z udziałem samolotów tego typu miał miejsce w 2012 roku, gdy jedna z rosyjskich załóg latających na BE-12 przekonała się, że samoloty te nie są niezniszczalne. Załoga otrzymała wówczas rozkaz wykonania lotu patrolowego wokół Krymu, podczas którego doszło do usterki silnika z nieznanych przyczyn. Dowódca statku powietrznego podjął decyzję o powrocie na lotnisko Kacza, gdzie miał lądować awaryjnie. W ostatniej chwili pilot utracił kontrolę nad samolotem. Trzech członków załogi zginęło. Radiooperator odniósł poważne rany. Maszyna utracona na skutek wspomnianego wypadku miała numer RF12008. A z mojej strony to już dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronite'a i YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwianie różnych pilnych spraw. A czcigodni widzowie wspierający niczym obsługa techniczna pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.